No, nieźle, nie? A było jeszcze gorzej. To właśnie, co powiedziałem, to połowa prawdy. Ten smok to miał jeszcze dzieci. No, ale to już nie będę opowiadał, bo na dzieciach to się chyba nie znacie. No dobrze. Więc, kiedy już zarżnąłem smoka, szła kolej zarżnąć jego dzieci. Ale nie było to łatwe, bo spojrzałem w te młode, piękne ślepia, smocze, piękne, młode ślepia i ten jeden smok to miał nawet smoka w ustach. Przecież nie mogę zabić smoka, który ma smoka w ustach. To byłoby prawie jak zabicie człowieka, który ma w ustach człowieka. To przechodziło moje ludzkie pojęcie. Znaczy, ja też jestem człowiek, więc rozumiesz, że też ludzkie. No ale nie mówmy już.